Plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dygowie był wczoraj wypełniony pojazdami strażackimi, które przybyły z gminnych jednostek oraz jednostek powiatu kołobrzeskiego i białogardzkiego. Obecność strażaków ochotników oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej była wynikiem akcji Solidarności z druhną Małgorzatą, która zachorowała na ostrą białaczkę szpikową. Podczas wczorajszego festynu Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie zorganizował mobilny punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, natomiast wolontariusze Fundacji DKMS przygotowali stanowisko do poboru próbek w celu zarejestrowania potencjalnych dawców szpiku. W trakcie akcji zarejestrowano i pobrano ponad 65 próbek od potencjalnych dawców szpiku i zebrano ponad 16 litrów krwi.